drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję arcyciekawego routera, bo jest to, moi drodzy, jedna z najciekawszych konstrukcji, jakie miałem okazję do tej pory testować, a będzie to produkt Netgear, dokładnie router w standardzie AC1900 Max, a model Nighthawk. Zapraszam. Moi drodzy, widzimy w tej chwili pulpit oraz informacje z TP-Link, ponieważ będziemy sobie testowali tą kartę, ten router na adapterze TP-Linka Archer T4U. Co do parametrów sieci, ponieważ zaczniemy od testu sieci internet, pobieranie do 100 megabitów na sekundę, realne prędkości na dobrym sprzęcie, który to wykorzysta, wahają się w granicy 97-99 megabitów na sekundę z mam hakiem czasami. Prędkość wysyłania 4 megabity na sekundę i realne osiągane prędkości wahają się też w zakresie około 3,7 do 3,80 parę megabita na sekundę. W tej chwili jesteśmy połączeni bezprzewodowo z naszym routerem oddalonym o 5,5 metra z jedną przeszkodą po drodze. Siła sygnału wyśmienita. Jesteśmy połączeni przez sieć 5G, 5 GHz. Ponieważ tutaj mamy dwa radia w tym routerze, 2,4 GHz oraz 5 GHz, my łączymy się oczywiście z tym 5 GHz. Jak chodzi o prędkości, w tej chwili ta szacowana jest na około 780 megabitów na sekundę. One również pracują w standardzie AC. Ja mam otwartą już tutaj zakładkę speedtest.net. Rozpoczynamy sobie więc test. Na początek będzie test pobierania oczywiście, a potem sobie przeprowadzimy jeszcze jeden ping test. No w tej chwili ta prędkość wynosi około 94 megabitów na sekundę. Oczywiście sprawdzimy sobie nie tylko ten jeden serwer, ponieważ te wartości mogą różnić się w zależności od serwera, ale zobaczcie za to, jak bardzo równa jest ta prędkość. Także to też świadczy tutaj o dobrej jakości łącza. Ping 7 milisekund, czyli całkiem przyzwoicie. I prędkości wysyłania danych w tej chwili wahają się w granicy 3,6, 3,7, przekraczam nawet 3,8 megabita na sekundę. No i tutaj mamy bardzo ładnie. Znaczy tutaj zostaje 3,92. Dla porównania zrobimy sobie test jeszcze raz na tym samym serwerze, a potem weźmiemy sobie jeszcze jeden serwer, troszeczkę dalej oddalony. No tutaj te prędkości są bardzo podobne. Ping 8 milisekund, czyli nieduża różnica. Prędkość pobierania powyżej 94 megabitów na sekundę. Także tutaj raczej zmian żadnych nie przewiduję. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało na innym serwerze. I prędkość wysyłania, czyli upload. No dokładnie mamy powtórkę z rozrywki. Te wartości też wahają się 3,8, 3,9 w tym przedziale. Teraz są cały czas stabilnie, utrzymują się powyżej 3,8. I zobaczmy sobie jeszcze jeden serwer. Tym razem wybiorę go ręcznie, jak to będą wronki. Ping 8 milisekund i prędkości około 94-95 nawet megabitów na sekundę. Tu pewnie się zaraz nam pojawi, a jednak nie. Ale prawie 95 megabitów na sekundę. Ok, 94,8 i prędkość wysyłania. No tutaj praktycznie zostaje bez też większych zmian, czyli od 3,6 do 3,8. W tej chwili mamy cały czas praktycznie przekroczone 3,8 megabita na sekundę. Można powiedzieć, że łącz, jak chodzi o upload, jest wykorzystany. Co do download, pozostaje pewien niedosyt. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w przypadku połączenia jeszcze przewodowego. Zrobimy sobie też takie porównanie, jak przejdziemy na kabel. Teraz przechodzimy sobie na pingtest.net i sprawdzimy, jak będzie wyglądała tutaj ocena jakości łącza przez tą witrynę. Ja przypomnę, że pingtest.net używa tutaj Jawy do prawidłowej pracy. Dosyć długo się ładuje, muszę przyznać, przy takie obciążenie. Rozpoczynamy sobie test. Tutaj serwer będzie wybrany prawdopodobnie Maverick, ten najbliższy, który zawsze jest wybierany podczas testów, ten poznański.
Pamiętajcie, że jeżeli by Wam wyskakiwały jakieś powiadomienia odnośnie uruchomienia chociażby jawy, no to trzeba jej pozwolić, a patrzcie, jednak nie. Calnet, zupełnie gdzieś inna lokalizacja, Czechowice-Dziedzice, więc pewnie takich wyników dobrych nie będzie, jeżeli mamy oddalony serwer. 250 pakietów wysłanych, 250 odebranych. No tak jak myślałem, że te pingi będą tutaj większe. 19 milisekund, 3 milisekundy. A, no w przypadku Mavericka zobaczymy, czy będę w stanie wybrać go ręcznie. Tak, jestem w stanie wybrać Mavericka ręcznie. Zobaczymy, jak tutaj będzie to wyglądało, czy ten ping będzie lepszy, bo to jest bliższy serwer i te wartości powinny być po prostu lepsze. No chyba, że coś mają nie tak. No, tutaj coś jest chyba na rzeczy, że nie wybrał Mavericka. Ok, to przechodzimy sobie teraz do naszych standardowych testów. I moi drodzy, rozpoczynamy od testów kopiowania naszych standardowych dwóch plików, czyli filmu o pojemności 3,85 GB, tak dokładnie, oraz paczki z mniejszymi plikami, w której znajdują się MP3 oraz zdjęcia, które na dysku zajmują 264 MB. One są nieskompresowane, wrzucone do jednego folderu. Będziemy przeprowadzali te testy zarówno z połączeniem przewodowym oraz bezprzewodowym na 5 GHz z wykorzystaniem oczywiście najnowszej technologii Wi-Fi 802.11ac. I od tego sobie rozpoczynamy. Natomiast nie będziemy na razie tych plików kopiowali na inny komputer, który na stałe połączony jest przewodowo do routera, ale na dysk twardy podłączony do portu USB 3.0. Dysk oczywiście też w standardzie 3.0. I rozpoczynamy od skopiowania sobie dużego pliku z filmem. Przerzucamy go bezpośrednio na dysk podłączony do portu USB w standardzie 3.0. W tej chwili te prędkości kopiowania wynoszą około 20 MB na sekundę i zaraz do Was wracam. Plik jest cały czas kopiowany. Jak widzicie, te prędkości one wynoszą około 19 MB z hakiem. Nie przekraczają praktycznie 20. Czasami jak widzicie, tak jak przed chwilą dobijają, ale to jeszcze nie jest to, czego oczekujemy. Zobaczymy, czy po kablu będzie po prostu lepiej. Jak widzicie, powoli kopiowanie filmu dobiega końca, czyli za chwilę będziemy mogli sobie skopiować paczkę z plikami na nasz dysk podłączony do portu USB 3.0. Dysk również zgodny z USB 3.0. Jeszcze około 15 sekund. Te prędkości, jak widzicie, są dosyć stabilne, niewielkie tylko wahania. I kopiowanie już się zakończyło, więc możemy teraz sobie kopiować paczkę z plikami. Zobaczymy, jak tutaj te prędkości będą wyglądały. Jak widzicie, one zaczynają się od niskich wartości, rosną. Tutaj mamy dużo, ale mniejszych plików. W tej chwili one jeszcze nie przekroczyły nawet 10 MB na sekundę. Ale zbliżamy się do tej wartości. Zobaczymy, jak, na jakich wartościach one się nam zatrzymają. No, można powiedzieć, że ustabilizowały się około 13-15 właśnie MB na sekundę. I moi drodzy, rozpoczynamy sobie drugą partię testów. Jeszcze raz będziemy kopiowali film oraz paczkę z plikami, ale tym razem na komputer. Cały czas jesteśmy połączeni bezprzewodowo. Zaczynamy od kopiowania filmu. Ja przypomnę, komputer w tej chwili na stałe podłączony jest do routera przewodowo i te prędkości, jak widzicie, w tym momencie wynoszą, wahają się nawet w dosyć szerokim zakresie, od 30 kilku do nawet ponad 40 MB na sekundę. No i widać, że ta prędkość kopiowania jest dużo wyższa niż miało to miejsce w przypadku kopiowania na dysk podłączony do portu USB 3.0, też połączeniem bezprzewodowym. No teraz się dosyć te prędkości ustabilizowały i wynoszą około 41 MB na sekundę. Kopiowanie filmu powoli dobiega końca. Jak widzicie, te wartości troszeczkę bardziej się wahały, ale były zdecydowanie wyższe niż w przypadku kopiowania na dysk USB. Przenosimy więc paczkę z naszymi plikami. Zobaczmy, jakie te prędkości będą tutaj. No tu, jak widzicie, już nie zaczynałem się od tak małych wartości, natomiast ogólnie prędkość kopiowania jest niższa przez tą pierwszą część, a tutaj już z powrotem wraca do normy. Także w zależności, czy kopiujemy małe pliki JPEG-i, trzy większe MP3-ki, ta prędkość też różni się od siebie.
Omawiamy sobie, moi drodzy, wszystkie nasze wcześniej wykonane testy, ale tym razem nasz komputer połączony jest do routera Netgear Nighthawk przewodowo. I rozpoczynamy od speed test. Zobaczymy, czy te prędkości będą wyższe, czy też nie. Ping 5 milisekund, czyli jest troszeczkę lepiej. Natomiast prędkości na bardzo podobnym poziomie, czyli w tym momencie 94 megabity na sekundę z małym hakiem. Natomiast od razu połączył nas na wronki. 94-96 megabita na sekundę, czyli całkiem wynik do zaakceptowania. Aczkolwiek widzieliśmy już tu wartości wyższe. No i mamy jeszcze teraz prędkość, moi drodzy, wysyłania danych. Tutaj standardzik 3,80 megabita z małym hakiem. I ponawiamy sobie również ping test. Zobaczymy, jaki tutaj serwer zostanie znaleziony i jakie będą też wartości. Program oczywiście szuka tutaj najlepszego pingu, najlepszego serwera. No, tym razem jest to Maverick, czyli standardowo. Tutaj trzeba brać pewną poprawkę na to, że w przypadku testów takich z połączeniem internet, no ten test idealny nie jest, ponieważ te wartości mogą różnić się z pomiaru na pomiar. Ping około 6 milisekund i 0 milisekundy straty i ocena łącza A. I rozpoczynamy, moi drodzy, testy, ale już lokalnie, od skopiowania filmu na dysk podłączony do USB, moi drodzy, 3.0 i z wykorzystaniem połączenia przewodowego. No i widzimy od razu, że te prędkości są dużo wyższe niż w przypadku, kiedy korzystaliśmy z Wi-Fi, ponieważ one zaraz na początku ustabilizowały się na około 38-39 MB na sekundę. Czyli te wartości są niemal identyczne jak w przypadku połączenia bezprzewodowego i kopiowania tego pliku na dysk, ale komputera podłączonego przewodowo. No i te wartości tak utrzymują się bardzo ładnie, bardzo równo na stałe. Ja przypomnę, teraz komputer podłączony jest do routera przewodowo, dysk USB podłączony do routera. I tak już zostaje. Kopiowanie filmu na dysku USB podłączony do portu 3.0 routera powoli dobiega do końca. Zostało nam około 15 sekund i widzicie, te prędkości cały czas wahają się w okolicy około 38-39 MB na sekundę. Przypomnę, tu mam megabajty, nie megabity, więc kopiujemy sobie teraz paczkę z plikami. Zobaczmy, jakie tutaj te wartości będą osiągane. No, one na początku, widzicie, wynoszą około 10 MB na sekundę. Zobaczymy, czy jak przejdzie na MP3 będzie więcej. Tak też się dokładnie dzieje. Tutaj już ta prędkość rośnie do ponad 20 MB na sekundę. Teraz jesteśmy połączeni przewodowo, ale teraz będziemy kopiowali sobie pliki na początek film sieci lokalnej z komputera na komputer, również połączony, moi drodzy, przewodowo. Jak widzieliście, początkowo te prędkości były wysokie, one teraz spadły, natomiast bez problemu wynoszą ponad 45 MB na sekundę również. No, wahają się, to trzeba przyznać, natomiast zobaczcie, no, potrafią przekraczać bez problemu te 50 MB na sekundę. Tak więc tutaj też, moi drodzy, mamy do czynienia ze wzrostem po prostu tej prędkości względem właśnie kopiowania po Wi-Fi. Kopiowanie, moi drodzy, filmu na drugi komputer po przewodzie dobiegło końca, bierzemy się więc za paczkę z plikami. No i tutaj też, moi drodzy, od razu te wartości są zdecydowanie wyższe. I też potrafią przekroczyć 50 MB na sekundę. Moi drodzy, najważniejsze testy routera Netgear Nighthawk mamy już wykonane, ponieważ przetestowaliśmy sobie zarówno połączenie dysku USB 3.0 do portu USB 3.0, oczywiście routera, połączenie przewodowe oraz bezprzewodowe w standardzie AC. Co jednak, jeżeli nie mamy jeszcze przygotowanej całej naszej sieci domowej na nowy standard, albo jeżeli nie mamy dysku USB, który dysponuje tym standardem 3.0. Dlatego teraz te testy sobie ponowimy, ale, moi drodzy, z wykorzystaniem sieci 2,4 GHz, nie 5 GHz, bo też nie każdy posiada urządzenia dwuzakresowe
i z podłączonym dyskiem, ale do portu USB 2.0 tego komputera. Natomiast ja nie będę już Was zanudzał tutaj z powrotem tymi prędkościami kopiowania, a osoby zainteresowane, które chcą sprawdzić, jak sprawdza się port USB 2.0 oraz jak sprawdza się nasza łączność bezprzewodowa z wykorzystaniem tej technologii 2,4 GHz, zapraszam do części tekstowej, do której link znajdziecie w opisie. Gear Nighthawk R7000 to jest, moi drodzy, router, który swoim wyglądem przykuwa niewątpliwie uwagę. Te agresywne kształty, nietuzinkowy, niecodzienny design nie jest tutaj przypadkowy i też nawiązanie do Nighthawka również. Design designem może się podobać, może się nie podobać. Mi się osobiście podoba, bo powiem Wam, że router też bardzo fajnie, stabilnie leży, a to jest zasługa czterech dużych nóżek, na których on się opiera. Mamy również możliwość powieszenia go na ścianie. Na dole oczywiście mamy podstawowe informacje odnośnie logowania oraz podstawowej konfiguracji. Na froncie urządzenia znajdziemy port USB w standardzie 3.0, natomiast drugi port USB jest już z tyłu. Pozostałe porty to trzy gniazda antenowe ze standardowym złączem. Anteny, jak widzicie, również designerskie, nie da się ukryć. 4 gigabitowe porty LAN, 1 gigabitowy port WAN, port USB, o którym wcześniej wspominałem, włącznik, wyłącznik routera, wejście do zasilacza sieciowego. Oczywiście zasilacz sieciowy jest zewnętrzny. Moi drodzy, na topie poza logo producenta mamy również bardzo rozbudowany zestaw diod, które informują nas o połączeniu portów LAN, portów USB, aktywności sieci 2,4 oraz 5 GHz, zależy na którym radiu akurat korzystamy, tym, że router w ogóle jest włączony oraz czy mamy dostęp do sieci. Dwa skrajne przyciski pozwalają nam na wyłączenie, włączenie Wi-Fi, one również spełniają swoją funkcję jako diody, oraz przycisk, który jest podświetlany tylko wtedy, kiedy mamy aktywny tryb Wi-Fi, a mruga, jeżeli łączymy przez WPS, ponieważ on pełni właśnie tą funkcję. Jak widzimy, otwory wentylacyjne znajdziemy również z boku routera oraz sporo tych otworów jest również na jego spodzie. Moi drodzy, jesteśmy już po testach tego routera Netgear Nighthawk R7000 i co sądzę o tym urządzeniu? A powiem Wam, że sądzę dużo. Zacznijmy od tego, że już sama specyfikacja techniczna, takie parametry jak chociażby pamięć, wyposażenie w procesor, już budzi respekt, bo mamy tutaj do czynienia z produktem, który można śmiało nazwać produktem z górnej półki. Mamy również tutaj radio 2,4,5 GHz i standard AC, maksymalnie 1900. Oczywiście te realne prędkości będą na pewno niższe i trzeba brać to pod uwagę. Mamy również wszystkie gigabitowe porty, łącznie oczywiście z portem WAN, nie inaczej. Mamy bardzo rozbudowane menu administracyjne, które zostało podzielone na dwa segmenty. Ten podstawowy dla osób, które chcą tylko ewentualnie trochę pomonitorować lub przejść kreator i zapomnieć o tym urządzeniu, bo i taka możliwość jest, oraz bardziej rozbudowany, gdzie mamy możliwość dostosowania wszystkich opcji, zarówno związanych z samym routerem, dostępem do internetu, jak na przykład klonowanie adresów MAC, poprzez ustawienia bardziej zaawansowane, takie jak związane z kontrolą rodzicielską, blokowaniem witryn, QoS, czy również DIN DNS-ami. Tutaj mamy pewne wsparcie dla zarówno NoIP, jak i DIN DNS. Moi drodzy, ten router, to czym się wyróżnia, to jest obecność dwóch portów, jeden w standardzie 3.0, drugi w standardzie 2.0. Jak wypada to w praktyce? Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy w stanie wykorzystać ten port USB 3.0, ale tylko w połączeniu w zasadzie przewodowym. Mimo że to urządzenie, że nasz Nighthawk posiada wsparcie dla standardu AC, to nadal te wartości pomiędzy połączeniem bezprzewodowym a tym przewodowym różnią się od siebie, oczywiście na korzyść połączenia przewodowego i o tym należy pamiętać. Wartości, jakie były uzyskiwane, dochodziły niemalże do możliwości dysku podpiętego pod ten port USB 3.0, jeżeli ten dysk podpinamy bezpośrednio do komputera, ponieważ tam był dysk talerzowy i realne prędkości kopiowania wynosiło około 50-60 MB na sekundę w przypadku bezpośredniego podłączenia do portu USB 3.0 komputera. Tutaj te wartości przekraczały 40 MB na sekundę, czyli ta różnica jest, ale nie jest ona jeszcze taka straszna. Co do standardu z kolei AC i testów po sieci Wi-Fi, no tutaj jest widoczna różnica ewidentnie pomiędzy 2,4 a 5 GHz i standardem NA, standardem AC. Oczywiście na korzyść tego nowszego. Prędkości kopiowania, zarówno w przypadku kopiowania na dysk,
podłączony do portu USB 3.0 oraz na drugi komputer w sieci połączony przewodowo na stałe z routerem były wyższe niż w przypadku połączenia na 2.4 standardem N. I o tym też należy, moi drodzy, pamiętać, że mamy tutaj ten progres, on jest progresem wyraźnym, natomiast do tego kabla jeszcze troszeczkę nam brakuje. I moi drodzy, wartości, jakie widzieliście, są zadowalające. Czuję pewien niedosyt związany z prędkością tutaj sieci internet, ponieważ tak jak wspominałem na początku tego filmu, przy dobrych routerach ta prędkość najczęściej wynosi około w granicy pobierania 97-98 megabitów na sekundę. Tutaj wynosiła trochę ponad 94 megabity na sekundę. Ale to mogło być równie dobrze związane akurat z porą dnia, kiedy ta sieć po prostu jest bardziej obciążona i też te wartości nie dochodzą do tych maksymalnych, jakie tutaj mogę osiągać na swojej sieci. Na plus zasługuje tutaj, moi drodzy, rozplanowanie przycisków, ponieważ najważniejsze przyciski, czyli przede wszystkim przycisk WPS, umożliwiający nam bezpośrednie połączenie się z siecią Wi-Fi bez konieczności ręcznego wpisywania hasłem, jest pod ręką. To samo dotyczy możliwości włączenia, wyłączenia w ogóle sieci bezprzewodowej. I kolejna rzecz związana z panelem administracyjnym. Ten jest przede wszystkim w pełni spolszczony. Testowaliśmy router na najnowszym firmware'ze i muszę przyznać, że całość naprawdę może spełnić wymagania osób, które nie mają kompletnie doświadczenia, jeżeli chodzi o konfigurację tego typu urządzeń, bo kreator dosłownie za rączkę przeprowadza nas przez cały proces instalacji oraz możliwości dostępu do sieci. Moi drodzy, w zasadzie jedyne, do czego się mogę przyczepić, no to cena. No niestety, ale urządzenie tej klasy swoje kosztuje, a no z doświadczenia wiem, że wiele osób niezbyt chętnie wydaje większe pieniądze na urządzenia sieciowe. Moim zdaniem to jest błąd, zwłaszcza jeżeli łączycie się bezprzewodowo, tutaj tym bardziej wymagany jest dobry sprzęt. I Netgear Nighthawk R7000 spełnia wszystkie wymagania. Wszystkie stawiane przed nim wymagania. On jest tutaj, moi drodzy, lepszy od routera też pracującego w standardzie AC-D-Linka, który mieliśmy okazję testować, 868. I przede wszystkim na duży plus zasługuje tutaj port USB, który faktycznie już jest wykorzystany i ta różnica pomiędzy USB 2.0 a 3.0 jest zachowana, czego tam praktycznie można powiedzieć, że nie było, bo te różnice były bardzo niewielkie. Dlatego moim zdaniem Netgear Nighthawk R7000 zasługuje nie tylko na maksymalną ocenę, ale również na wyróżnienie naszej redakcji. W tym teście to jest na tyle. Jeżeli chcecie więcej, jeżeli chcecie znać parametry techniczne, informacje odnośnie zabezpieczeń, zapraszam Was do wersji tekstowej na naszej stronie, link w opisie. A osoby zainteresowane tym sprzętem, mając jakieś pytania, zapraszam również do naszego forum technologiczne, wideotesty. Tam na pewno odpowiedź znajdziecie. W tym filmie to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych.